Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze Słowo Boże wprowadza nas jak zawsze w medytację i zrozumienie sensu słów Jezusa. Szczególnie w tym tygodniu biblijnym chcielibyśmy głębiej spoglądać na Jego Słowa. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy takie zdanie: kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Ciekawe są te słowa Jezusa, dlatego że zastanawiamy się nad tym, co to znaczy, że nie będziemy łaknąć i nie będziemy pragnąć. Czego nie będziemy łaknąć i czego pragnąć? Jak się dobrze nad tym zastanowimy i pomyślimy chwilę, zrozumiemy, że nie będziemy łaknąć i pragnąć siebie, tego świata, można by powiedzieć. Można by powiedzieć tego, co nas otacza. Bo zobaczmy, kiedy przeżywamy jakieś w życiu trudności, problemy, kiedy są sprawy, które nas jakoś frapują, które mamy nierozwiązane, to pragniemy, łakniemy tego, żeby one były rozwiązane, żeby się w naszym życiu działo tak, jak my chcemy. A co powinniśmy czynić? Powinniśmy wsłuchiwać się w to, co Pan Bóg nam mówi, przyjmować Jego wolę i tej tylko woli łaknąć i pragnąć, bo ona powoduje, że nie będziemy więcej czuli pragnienia. Bóg sam w sobie jest w stanie nas nasycić całkowicie, a my, szukając swego słowa, swoich rozwiązań, nigdy się nie uspokoimy w tej postawie łaknienia i pragnienia. To właśnie tak jest, że kiedy nie mamy pracy, kiedy chorujemy, kiedy ktoś umiera, kiedy są jakieś problemy, to ciągle chcemy, żeby ich nie było. Czyli tak jakbyśmy mówili Panu Bogu, że Jego wola jest niedobra, że trzeba ją poprawić, jakoś zmienić, uczynić coś, żeby było inaczej. I idziemy złą drogą, bo nie możemy się nasycić. To spełnianie siebie przez siebie nic nam nie daje. Natomiast jeśli wsłuchamy się w Słowo Boże, umocnimy się wolą Bożą, wtedy nie będziemy niczego więcej potrzebować. Sprawa jest więc w tym, żeby dokonać pewnej reorientacji sposobu myślenia, sposobu wartościowania. Mówiąc inaczej, szukać prawdy w Bogu, a nie w sobie. Szczęść Boże.